Panie Stanisławie, czy często pan jeździ tak po mniejszych miejscowościach, opowiadając o filmie? Jeżdżę od nie przymierzając 50 lat, ponieważ zawsze byłem już na samym początku swojej działalności krytycznej związany z DKF-ami i potem z kinami studyjnymi. I dlatego no, byłem zapraszany, no bo ze względu na program telewizyjny, także to nie jest dla mnie żadna nowość. Ja jeżdżę od góry do dołu. To dla pana pasja, misja, obowiązek? Nie wiem, dla mnie oczywistość. I dlatego też teraz, kiedy już zdrowie nie takie, po prostu boleję, że jednak czasami muszę uprzejmie, ale stanowczo odmówić, bo nie. I teraz na przykład mam taką, tylko nie wiem, czy to w ogóle wypada mówić głośno, taką zasadę, że raz w miesiącu wyjeżdżam w nieznane. Znaczy w nieznane to może przesada, chociaż akurat Bochnia jest dla mnie nieznana. Dlatego, że ja w Bochni praktycznie rzecz biorąc, przejeżdżać to ja tędy przejeżdżałem i samochodem, i pociągiem, i czymkolwiek tylko. Natomiast nigdy nie byłem. No i takie, jeśli to pan interesuje, wrażenie jakby pierwsze, jak zobaczyłem wstępną część, no to pomyślałem sobie, no tak. No tak, tu jakiś blaszak stoi, tu jakaś stara kamienica, wszystko razem miszmacz. No zmieniłem całkowicie zdanie, kiedy przespacerowaliśmy się po prostu no, przez rynek i przez tą część właściwą. Także no, ja lubię odkrywać takie rzeczy, ale nie dlatego to przyjechałem, żeby odkrywać. Przyjechał pan, żeby podzielić się swoją miłością do kina? No miłością do kina, ja już tak trochę, ten mój stosunek do kina już jest taki trochę dziwny, ponieważ tak jak mówię, to jest pewna oczywistość. Nawet gdybym sobie powiedział, że mnie to już nie interesuje, bo już dosyć się naoglądałem, napisałem, narobiłem filmów i tak dalej, ale to tak można tylko mówić. To nie jest, to jest bakcyl. Jak ten wirus człowieka toczy, to go będzie toczył do końca życia. A od czego się zaczęło? Zaczęło się, no, zamierzchłe czasy. To się zaczęło od tego, że ja już w okolicach gimnazjalno-licealnych, ponieważ byłem bardzo poważnym człowiekiem, to nie znaczy, że nie byłem rozrabiaką w szkole, po prostu jednak zastanawiałem się nad tym, co ja chcę robić w przyszłości. I były właściwie dwa zawody, o których ja myślałem. Pierwszy zawód to reżyseria. Drugi zawód to dziennikarstwo. Nieprecyzowane wtedy, że musi to być filmowe. Chociaż do filmu, do kina chodziłem, filmy oglądałem, jak gdyby normalne się stało. Tak było, że niestety, ale do filmówki łódzkiej się nie dostałem z powodów, że tak powiem, organizacyjno-formalnych. Natomiast dostałem się spokojnie na Wydział Dziennikarski w Uniwersytetu Warszawskiego. I teraz znowu przychodzi ten moment specjalizacji, no bo dziennikarzem można być każdym, nie? Od hodowli kur, nie? Uprawy ziemniaków, spustu stali i od spraw kultury i sztuki. No mnie te kury takie trochę może mniej mnie interesowały. I chodziłem koło, wtedy już zacząłem chodzić koło tego filmu, ale jeszcze miałem taki krótki moment, chciałem być dziennikarzem sportowym. I byłem nawet przez pewien czas, nawet jakieś uprawnienia sędziego lekkoatletycznego miałem i takie różne rzeczy. Ale w pewnym momencie jednak zrozumiałem, że film. Poszedłem na specjalizację filmową, miałem fantastycznego profesora, profesora Jerzego Teplica, no, wybitnego historyka filmu, ale przede wszystkim znakomitego pedagoga. No nie będę opowiadał, bo to mogę godzinami opowiadać, ale on właściwie, ja napisałem pracę magisterską i nie byłem w stanie jej skończyć ze względu na brak czasu, nie na lenistwo. No i poszedłem do profesora i mu o tym mówię. A profesor, właśnie znakomity pedagog, powiada: dobrze, ja przyjmę, oczywiście przeczytał przedtem, ja przyjmę tą pracę w tym stanie, w jakim jest, pod warunkiem, że pan po skończeniu studiów tą pracę skończy i napisze.
No, wie pan, to jest gentleman agreement, no, którego nie można nie brać pod uwagę. Ja rzeczywiście skończyłem to, a profesor odwzajemnił mi się po prostu doprowadzeniem, że ta książka została opublikowana i że to jest moja pierwsza publikacja. I tak wchodziłem po prostu. Pracowałem najpierw w takiej gazecie, ale tylko dlatego, żeby zostać w Warszawie, dostać mieszkanie i zameldowanie. Natomiast naprawdę zacząłem pracować w tygodniku Film. No, to był początek. A potem, to już krótko, w latach, pierwszych latach 70. nagle poczułem, wie pan, sufit się tu czuje, że ja już wyżej nie podskoczę. Ja już wszystko jak gdyby w tej piszę, publikuję książki, festiwale międzynarodowe. I co? I tak do końca życia będę siedział przy tym biurku, będzie leżała przede mną biała kartka i ja będę coś ścibolił? Powiedziałem nie. I wtedy przypomniałem sobie, że chciałem zostać reżyserem. No, długa opowieść, nie będę jej teraz toczył. W każdym razie przeszedłem na drugą stronę barykady, co mnie też i bardzo odświeżyło, powiem, bo to zupełnie co innego, ale film, tylko że z drugiej strony barykady. Która strona jest bardziej fascynująca? Ta za kamerą, czy ta obok kamery? Zawsze za kamerą. To krótka odpowiedź.